Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Festiwal był świętem wszystkich szachistów. Co ważne, nie zawiedli zarówno profesjonalni, jak i amatorscy zawodnicy. Tutaj w festiwalu wzięło udział około 150 osób, także jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Poloniści jak zwykle nie zawiedli, bardzo dobre wyniki, także tutaj cieszymy się z tego bardzo. Kilkanaście dni z szachami powinno wpłynąć też na promocję tej dyscypliny wśród wrocławian. Dzięki szachownicy wystawionej przed klubem Przywita Stwosza wielu mieszkańców miało szansę spróbować swoich sił. Bardzo ważną rolę w promocji gry w szachy pełniły szachy plenerowe, które dzień w dzień wystawiamy przed klub szachowy i przechodnie wchodząc w obie strony do rynku i z rynku zatrzymują się, grają, widzą co się dzieje, to tak wciąga i do klubu, wchodzą do klubu, pytają się co ci ludzie robią, grają w szachy, dalej się dowiadują, tak, tutaj mamy też akcję promocyjną, taką, że zapraszamy dzieci, tak, dzieci do gry w szachy już od września, tak, każde dziecko będzie mogło się zapisać do nas do klubu. Podczas festiwalu rozegrano kilka turniejów, były te na najwyższym poziomie i te dla stawiających pierwsze kroki. Najciekawszym turniejem i jednocześnie najsilniejszym jest jednak turniej arcymistrzowski, bo tam można zobaczyć bardzo ciekawe partie z punktu widzenia szachowego i też patrząc na te partie i komentując je, osoba nieznająca gry w szachy, tak, albo która trochę już liznęła tych szachów, z osobą, która coś wie i potrafi przekazać, potrafi to skomentować. Dzięki właśnie takim partiom można zachęcić kogoś do dalszej nauki gry, do tego, żeby załapał tego bakcyla. Było kogo podziwiać, w zawodach wziął udział co najmniej dwóch wybitnych szachistów. Jeżeli chodzi o takie gwiazdy, które tutaj były i na których można się wzorować, to są arcymistrzowie, tak? Jest to arcymistrz Mirosław Grabarczyk. Oprócz tego w turnieju arcymistrzowskim, tak, w Kołówce, która jest taką wisienką na torcie tego festiwalu, startuje trzeci już w byłym ZSRR, Władimir Malaniuk, tak, on tutaj, kiedy były rozgrywane rozgrywki dawnych Republik Radzieckich, zajął tam trzecie miejsce, więc to jest ktoś, kto to tam się liczył i dalej liczy w świecie szachowym. Także tutaj to są te dwa nazwiska, na które młodzi na pewno bacznie patrzyli. Za rok wrocławski festiwal szachowy ma być jeszcze większy. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl